Siema, czy się czuję, moi wspaniali, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Radda. Zapraszam was na kolejny odcinek, 11 tej serii. No to kontynuujmy. Właśnie tą, co widzimy, Amelię, musimy ją uratować z poprzednich odcinków. Pamiętamy tą. Tam był taki filmik, wstawka, więc na to wychodzi, że gdzieś tam ona jest przetrzymywana, nie może się wydostać. Ale to chyba na końcu gry będzie, albo nie wiem, zobaczymy w praniu. A my tutaj kontynuujmy błąd węzeł portowy do sieci chiralnej, ok. Ten deszcz to kurde niszczy nam w ogóle te skrzynki, one nam rdzewiają. Roślinność. Szybko po prostu proces starzenia jest szybki poprzez właśnie ten taki deszcz. No i teraz cóż, którędy mam się udać? Mapa. Tutaj będziemy mieli z górki. Czyli dobra. Wcześniej ja tego nie nakręciłem, ale tutaj wynurzonych musiałem ominąć. Ale to jeszcze coś takiego będzie nie raz, także sobie to daruję, nie będę się wracał, bo to za dużo zabawy takiej zbędnej w sumie, bo tam tylko uniki robiłem, uciekałem, chowałem się, musiałem ich po prostu ominąć, obejść. No a główny cel mamy tutaj właśnie węzeł portowy. Zlecenie 14. Dostawa paczki z pomocą. Węzeł portowy. Niesione obecnie elementy ładunku 4. Średnie uszkodzenia ładunku 12%. No dobrze. Idźmy tam. No i trzeba będzie się dostać na dół. Ja nie mam chyba liny, bo się nie przygotowałem zbytnio. Nie to. Nie mam. Work z krwią. Mam 1,5 litra. Nie, tutaj prawie. Ponad litr. Okulary. Mamy te poprzednie, nowe okulary, które dostaliśmy w odzience za paczkę, którą dostarczyliśmy Hermanowi. Thank you.
Panie. Very good. Buty mam. Nasienie jajeczka, kurde. Paczka z lekami.
Dobra. Aktywuj terminal. Zrealizuj dostawę. Dostaw zamówiony ładunek. Po to tutaj przyszliśmy. Wiktor Frank. Zlecenie, dostępne zlecenie. Zlecenie w trakcie realizacji. Oczekiwanie na przywrócenie. Dostawa paczki z pomocą węzeł portowy. Nasienie jajeczka, paczka z lekami, broń przeciwko wynurzonym i przeciwko wynurzonym. Ok, zatwierdź. Można zrealizować zlecenie. Ok, to zatwierdź to. Jesteś tym kurierem? Człowiekiem, który ma odwalić robotę oddziału? Sam jeden masz załatwić całą sprawę. Ładunek jest w świetnym stanie. Nie będę udawał. To spore osiągnięcie. Udało się. Dużo lajków dostajemy za wszystko. Za dostawę, za ładunki, za średnią 12% tylko było uszkodzenia. Ile przeszliśmy? 6 km, 182 metry. Dalej. Ok. Dalej. Jesteśmy uzdolnionym tragarzem. Ocena ogólna. Chcesz nas wprowadzić w nową epokę chiralną? Tak. Pasuje? Jasne, proszę bardzo. Czekaliśmy na to całą wieczność. I będziemy połączeni. No i jesteśmy w sieci. Zasięg sieci chiralnej zwiększony. Region wschodni. Stworzono nowy splot. Dobra. Dalej. Odblokowano nowe zapisy rozmów. Eksperymenty nad siecią chiralną między centralnym a stołecznym i eksperymenty z siecią chiralną między centralnym a stołecznym. Dwa. Muły i miejscowi kurierzy. Temporal i przerwy w dostawie energii. Region wschodni. Ten obszar jest połączony z siecią chiralną, dzięki czemu możesz oglądać i korzystać z obiektów innych graczy i temu podobne. Czekaj. Skąd to wziąłeś? Tego ludzika. EUDK? Też takiego mam. Skąd go wytrzasnąłeś? A, takiego ludzika. Trudno powiedzieć, ale ludzik był już przy kapsule. A kto ci dał kapsułę? Igor, z utylizacji zwłok. Mój młodszy brat. To twój brat. Czyli co? Tak po prostu ci ją dał? Dlaczego? Byłem z nim pod koniec.
Przenosiliśmy ciało. Zrobiło się gorąco. Pełno wynurzonych. Jeden z nich go złapał. Igor kazał mi wziąć kapsułę. Ach, tak. To jak to z tobą jest? Przeżyłeś taką katastrofę po to, żeby dalej robić to samo? Okej. Najwyraźniej za długo to już trwało. Dobrze dbaj o tego ludzika. Jest częścią ekspedycji, częścią ciebie. W porządku. Będzie lepiej, jak weźmiesz to ze sobą. Nikomu nie przyda się bardziej niż tobie. Hematogranat. Amunicja granat stworzony, by doskonale sprawdzać się w walce z wnożonymi. Na etapie celowania krew sama zostaje przyłączona do granatu, który wybucha w chwili zderzenia z dowolną powierzchnią. Jeśli wcześniej założysz jakieś worki z krwią, granat w pierwszej kolejności użyje krwi z nich. Granat może pobrać sporą ilość krwi z ciała sama, dlatego należy uważać, żeby nie doprowadzić do anemii. Użyj. To już wcześniej się tym zapoznałem. Dobra. Wyjątkowo zostanie zoptymizowane w celu zwolnienia miejsca na plecach na dodatkowy ładunek. Okej. Zatwierdź. Sam, udało ci się. Węzeł portowy jest znów w sieci. Ta społeczność stała się członkiem UCA, a jej dane częścią naszej wspólnej wiedzy. Z czasem, dzięki drukarkom chiralnym, będą mogli budować statki. I pewnego dnia znów zapanujemy na wodach. A wszystko to dzięki tobie. Choć to, co podąża twoim śladem, nie zawsze jest dobre. Każde nowe miasto w UCA to atrakcyjny cel dla terrorystów. Musimy pogodzić się z tym niebezpieczeństwem i przejść naprzód za wszelką cenę. Reszta Ameryki czeka, Sam. Czeka, aż zrobisz ten pierwszy krok i przyłączysz ją do sieci chiralnej. Wiem, że do nich trafisz. Musisz nas zjednoczyć. Dzięki. Kolejne miasto w UCA. Mam rację? Chcesz się przeprawić przez jezioro i iść dalej na zachód? No. Masz łódź? Nie. Już od wielu lat. Terroryści zabrali wszystko, co unosi się na wodzie. Jedyna łódź należy do prywaciarza. Prywaciarza? Niech zgadnę. Fragile Express? Zgadza się. Już z nim gadałem. Mają załadować łódź częścią zapasów od ciebie. Ludziom w węźle jeziornym wyjdą gały, jak zobaczą kogoś w porcie. Rzadko ich odwiedzają. Pójdź do portu, gdy będziesz gotowy. Tuż przy centrum dystrybucji. Spokojnie. W portowym nigdy nie pada. Zanim wyruszysz, odsapnij sobie w kwaterze. Dokładnie się przygotujemy. Weźmiemy sobie, zmontujemy drugą parę obuwia. Czasy został umieszczony worek z twoją krwią. Wiktor Frank przysyła ci wiadomość na temat marzenia mojego brata. Najpierw to my się, kurczę, tutaj załatwmy. Korzystaj z toalety. Super.
Wright. Na kabinie mamy nawet imię i nazwisko aktora Norman Redus. W ogóle mi stamtąd nie wyłaś jeszcze. Chciałem, żebyś na stojąco z bojlera spuścił wodę. Super. Biogranat jedynka. I się wykąpał. Jeszcze kąpiel. Weź prysznic. Tego będzie biogranat 0. Jeden biogranat 0. Okej. Podejdźmy do zlewu. Śmieszne. Sprawdźmy wszystkie opcje, jakie tutaj możemy zrobić. Ile ci wystaje? Znaczy myślałem. W tą stronę. To już było. Drugą. I to wszystkie opcje, dobra. Figurki oglądaliśmy. Stół. Te okulary weźmiemy, 2. Aktywuj terminal. Zlecenia, zobaczmy. Nie ma, musimy nowe zlecenie jakieś sobie wziąć. Poczta. Węzeł stołeczny. To są zaległe. Zaległe maile nasze. Ilość ładunki, ocena kuriera. Jak tam z twoim ostatnim nimi ocenami na dostawy sam? Na pewno wiesz, że podstawowa sprawa to mieć na uwadze wszystkie 5 kategorii ocen, ale jeśli mamy coś ze sobą wspólnego, to pewnie chcesz dostarczać jak najwięcej towaru. Zgadza się. Jeśli tak, to pamiętaj, że zawsze możesz się maksymalnie obładować, licz na premium bridges, załączny ciężar ładunku. Proste podejście, to nic złego. W starych dobrych czasach było oczywiste łatwiej, oczywiście łatwiej. Drogi były w dużo lepszym stanie, więc wystarczyło wrzucić wszystko na ciężarówkę i dać się na przejażdżkę. Teraz się tego nie robi. Nie zrobi, ponieważ nawet jeśli masz ciężarówkę, to i tak pewnie więcej z nią problemów
niż pożytku. Nic dziwnego, że czasem można jakąś zobaczyć na poboczu zamkniętą i porzuconą. Tak czy siak, dobre jest to, że przez problemy z dostarczaniem dużych ładunków ludzie są naprawdę wdzięczni, gdy kurierowi się to udaje. Stąd te premie. Na przykład tutaj w rozdzielni zawsze musimy mieć dużo jedzenia i materiału, więc nie możemy marnować żadnej dostawy z nimi. Nawet nie chcę myśleć o tym, co by się stało, gdyby zabrakło nam zapasów. A co powiesz na odrobinę dodatkowej motywacji? Okazuje się, że dzięki tej obsesji na punkcie chorych ilości ładunku mam teraz więcej siły i mogę dźwigać jeszcze więcej. Dobra, powiedziałem, co chciałem powiedzieć, więc wiesz już, jak zrobić sobie życzliwość w tych stronach. Dostarczając dużo towaru... Tak to jest. Co to jest dane? Dobrze, to ja się już z tym wcześniej zapoznałem. Nie bądź taki poważny. Don't be so serious. Dobra, leci. Zapiszmy sobie. Ale jeszcze gramy. Dobrze. Sprawdź stan Eudeka. Odpoczywa sobie, a to jest ten ludzik właśnie, co mi mówił. Tamten gostek, dobra. Jego brata to był ludzik. To było stworzyć buty. Biogranat. Kapsuła wypełniona płynami ustrojowymi ekstrementami innymi wydzielinami sama. Hertmann uznał, że skoro krew sama jest skuteczna przeciwko wynurzonym, to substancje mogą mieć podobny efekt, więc zaczął je gromadzić, gdy sam korzystał z prysznica i toalety. Uważa się, że różne rodzaje płynów ustrojowych mają odmienny wpływ na wynurzonych. Jednak szczegóły pozostają nieznane. Zajmowanie się cudzymi odchodami nie należy do przyjemności, ale bez pracy nie ma kołaczy. Hematogranat. Pozycja 1. Granat ręczny, stworzony do walki z wynurzonymi. Podczas wybuchu powstaje wymieszana z gazem chmura z krwi sama, która powija znajdujących się w pobliżu wynurzonych. Okej. Napijmy się Monstera. Ma zarosnąte pachy. Zobaczmy jeszcze te figurki. Doszło mi coś tam, czy nie doszło? Aha. Lecimy.
Ludzie są wszędzie. Nawet w kosmosie. Już niedługo stąd wyjdziesz. Jak tylko to się skończy, zabiorę cię dokąd zechcesz. No to i dobra. Kieruj się do węzła jeziornego. Nie mam zlecenia. Obejrzyj materiały. Mam 15 kilo tylko na sobie. Nie wiem, czy coś wziąć. Zaraz zobaczmy. Kryształy chiralne. Żywice. Metale. Weźmiemy 10 kilo na razie. Zobaczymy. I jedno 100 kilo. Dobrze jest. Aha, to mi odejdzie coś tutaj. Czy chcę to odebrać te materiały? Tak. Zatwierdź i jest Eldorado. Ile mam tutaj teraz? 35 kilo. Półka na ładunek, prywatna szafka. Może weźmiemy sobie biogranat. Znaczy tak zrobimy. Nieś, przynieś, rozładuj. Nieś na plecach. Hematogranat. Powieść na zaczepie na narzędzie. Przymocuj do kombinezonu. Za kombinezonu. Na prawym biodrze. Dobrze. Worek z krwią. Umieść w kieszeni użytkowej. Dobra. Jeszcze jeden worek z krwią. Anuluj. Dobra. Metale, by granat był przymocowany, żywice, nie mam butów. Zatwierdź. Prywatna, wspólna szafka, przetwórz. Szafka. Odbierz ładunek. Daj naprawczy do pojemników. To chcę. Nieś. Na plecach. I. A. Dobra, zatwierdź. Twój sprzęt, chciałbym buty. Buty. W posiadaniu jedna para, łącznie będę miał dwie. Tak chcę. Żywicy nie mam.
Dobra, zatwierdź, mam. O minus 8. Very good. Tak, chcę buty. Zatwierdź. Mocy do kombinezonu. Nie w ręce. No i to tak wygląda, dobra jest. Gdzie ja mam te buty? Na plecach pewnie. Inwentarz, zaraz zobaczymy. Buty. Hematogranat, gdzie mam? A i na sobie wyposażono. Dobra, czyli mam buty dodatkowe. No to komu w drogę, temu trampki. Rozpoczynam skarb przyjemnej podróży. Tak trzymaj i nie puszczaj. O kurde, wnurzeni zaraz. Już wyczuwał niebezpieczeństwo. Trzeba będzie się skradać. Już nie mają na dzień dobry, o! Nie mogę nic zrobić. Państwem Higgs, boska cząstka obecna we wszystkim, co istnieje. A, więc to ty go w to wszystko wciągnęłaś. Zniszczona, ale nie pokonana. Prezydent USA zamieniona w proch. O, a teraz córeczka ma zająć miejsce mamusi. To się nie uda. Ona nie nadaje się do polityki. Ale bez obaw, znajdę ją. Przy mnie będzie naprawdę bezpieczna. Widzisz, zacząłem wreszcie rozumieć istotę wdarcia śmierci. Ależ wy ludzie mało wiecie. Weźmy tę dziewczynę. Nie jest jak jajty. Nie cierpi na dooms. Ma nieco bardziej globalną wizję zniszczenia. Jest czynnikiem zagłady. Ciężko budować więzi, kiedy nie można podać sobie rąk. Na szczęście mam mocną więź z zaświatami. Ty nic nie wskurasz. Za to ja
Mogę sięgnąć wszędzie. Do tego świata, do tamtego i do naszego słodkiego anioła śmierci. Jesteś daniem dnia. Wystarczy jedna mała rozpróżnia i nic po nas nie zostanie. Co ty na to? Nie męczy cię już ta charówka? Czy nie na to czekałeś cały ten czas? Na koniec gry. Będę z nim walczył. Tak, go już sterujemy. Uważaj sam. Według naszych danych szacunkowych, pojedyncza rozpróżnia zmiotłaby węzeł portowy z powierzchni Ziemi. Wystarczy jeden wynurzony, któremu pozwoli się zbliżyć do cywil. Nie można do tego dopuścić. Musisz się pozbyć tego wynurzonego. Uciekaj. To jest manierka, to są tam, gdzie mam broń. No i nie widzę broni. Mam biogranat 0. Dobra, tu mam jakiś biogranat 1. Wybierz. Nie mam. Co to jest? Hematogranat. No chodź tutaj. Gdzie jesteś? Jesteś. Oberwałeś. Thank you.
Ajajajajajajajaj. No, wskakuj, wskakuj, wchodź. Mam już tego trochę. To wszystko tutaj pływa. Worki z krwią. Nie widzę twojej energii. Zbieraj wszystko, szybko, szybko. Ciężko się mi to da. Później pozbieramy. Czekaj, czekaj. No, szybko, szybko, idziemy. Kryształy chiralne? Co to jest? Kryształy chiralne. O, to nazbieramy sobie tego trochę. No, to nie było tak łatwo. Pierwszy nasz w tej grze boss. Trzeba było tych trochę biogranatów zużyć na tego potwora, tą ośmiornicę, czy co to by nie było. Teraz pozbierajmy wszystko, gdzie to jest. Nie do wiary. Coś niesamowitego. Po raz pierwszy w historii człowiek pokonał wynurzonego. Pewnie nie dokonałbyś tego, gdybyś nie był repatriantem. Kontakt z twoimi płynami ustrojowymi nie tylko nie wywołuje rozpróżni, ale na tej samej zasadzie, na której plaża odrzuca twoje K, twoja krew przegania wynurzonych z tego świata i przenosi ich z powrotem na drugą stronę. Dałeś nam wszystkim nadzieję. Może nie jesteśmy skazani na zagładę. Możesz być z siebie dumny. Amelie czeka na ciebie na zachodzie. Twoja łódź jest gotowa do rejsu. Zanieś te zapasy do węzła jeziornego. Dopiero się rozkręcamy.
Dobra, 42 kilo. Gdzie jest reszta naszego ładunku? Granat. Dawaj. Kolejny jest tam, to ziom pierwszy. Elder się uspokaja, to jest ok. Przejmuj! Inwentarz sprawdzimy, ile mamy już kilogramów. Prawie 50. Jeszcze możemy sobie... nieco wziąć. Worek z krwią mamy tutaj. Zbierajmy tych... wszystko zbierajmy. Kryształy chiralne. Wygląda jak takie dłonie. Bierzemy wszystko. No. Zbieraj mi to. Tak, to jest do tego wynurzonego. Pogoda tu jest przez grzmot jakiś. Spójrzmy na mapę właściwie, gdzie my mamy iść. Port węzła portowego. Kieruj się do portu. Czyli blisko jestem. Temat grana, dawaj to na plecy. 60 kilo. I kolejny hematogranat. Sprawdźmy naprawdę do pojemników. To są nasze kurcze paczuszki, które nam powspadały. Zabierajmy to wszystko. Tam jeszcze coś jest.
O kurde, dobra. To nie mogę. Oj, 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 ale obładowany. Już nie mogę, dobra. No i teraz z tym utrzymywaniem równowagi będzie zabawa. Ale mamy blisko, to tyle to sobie poradzę. No komicznie to wygląda, tyle paczek na plecach. Zamierzasz się przepłynąć? Zanim to zrobisz, będziesz musiał zostawić cały swój ładunek, którego nie dostarczyłeś. Głupio byłoby jednak wyrzucić coś ważnego, zwłaszcza jeśli miałeś to wkrótce dostarczyć. Na twoim miejscu zostawiłabym wszystko w szafce w portowym. Albo, jeśli wolisz, możesz wypłynąć później i doprowadzić sprawy do końca. Twój wybór. Ładunek mam gdzieś coś dostarczyć. A nie, to jest mój ładunek, okej. Okay. 72 kilo. Chodzi mi o zlecenia. Nie mam żadnych. Dobrze, możemy zostawić to tutaj. I wtedy zobaczymy. Trzeba by było zapisać odcinek, już najwyższa pora. Zrobił się mega, mega długi. Ale jesteśmy usmarowani cali. Chcesz? O, nie sporczak. Nic ci nie jest? Jestem twarda, pomimo uroku. Też widziałaś tego gnoja? Hicksa. To przywódca separatystów. Kontrolował tego wynurzonego. Ma poziom 7 albo wyższy. Całkiem sporo o nim wiesz. Pracowałam z nim. Mieliśmy umowę. Pracowałaś z terrorystą? Dobrze płacił, co? Nie zawsze był taki. Jaki masz plan? Chcesz ocalić świat, czy go zniszczyć razem z nim? Chciałabym, żeby coś się zmieniło. Nasz okręt. Wow. Nie bój się, wciąż pływa. Chodź. Bo odpłynie bez nas. Epizod 3. Fragil. Wybieranie, skąd dochodzi głos Eudeka. Można zdecydować, by głos Eudeka dochodził z innego źródła niż pozostałe dźwięki w grze. Aby określić źródło głosu Eudeka, wybierz system opcji ustawienia audio. My sobie na promie jesteśmy. Takim jak widzimy.
dotrzemy tam jutro. Mówiłam ci już sam. Nie uciekniesz przeszłości. Słuchaj, chcę cię o coś prosić. Chodzi o tego bydlaka, Higgsa. Chyba zasnął. Tak, śpi. A to jest chyba sen. Amelia. Poznajesz? Sam, pora już wracać. Nie wiedziałam, dopóki mi nie powiedziałeś. Nie miałam pojęcia, że żyję. Życie nie różni się niczym od niebytu, jeśli jesteś sam. Cieplej mi. Nie chcę do domu. Nie chcę iść do domu. Spójrz, to łapacz snów. Zakładaj go do snu. Uchroni cię przed koszmarami. Zawsze będę przy tobie. Zapomniałeś drogę do domu? Chodź. Odprowadzę cię kawałek. A dalej już będziesz wiedział, jak iść. Już lepiej? Będę czekać na ciebie na plaży. Przyjdź do mnie. Kiedyś często bawiliśmy się tu razem. Sprowadzałaś mnie. Sam bym nigdy tu nie trafił. Dopóki istnieje gdzieś twoje materialne ciało, nie będziesz mógł tu swobodnie przychodzić. Czyli nie możesz tędy wrócić na wschód? Nie, ale będę mogła, gdy nas połączysz.
Będę na ciebie czekać. Na plaży. Przyjdź do mnie. Częstotliwość oświetlenia porad. W ustawieniach gry można to ustawić wszystko. Pora by było zapisać tą rozgrywkę właśnie, jak tylko teraz się to wczyta. No właśnie już. Jak możesz spać? Przekąskę? Witaj w węźle jeziornym. Co? Nic. Chodźmy. Martwi mnie trochę to, że chyba się nazbierałem tych przedmiotów i chyba mi przepadły. Przesyłki z węzła portowego do jeziornego. Zajmij się nimi. Terminal wysyłek jest tam. Ja tymczasem muszę załatwić kilka spraw. Do zobaczenia. Tak to działa. Mamy tego trochę tutaj. No to i dobrze, na ten odcinek długi już wystarczy. Także dzięki, że gramy razem. Ja na ten moment kończę i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye. Grał dla Was Radda Gaming. Do następnego.